Dzień dobry, siemaneczko. Banner Lord Online, kolejny odcinek. Siemka, witam wszystkich. Cieszę się, że seria wam się tak dobrze, się przyjęła, że chcecie ją oglądać. Jak długo i jak często będą pojawiały się odcinki, to nie wiem. Na razie nagrywam dużo, natomiast później możliwe, że będę wrzucał tylko co ciekawsze fragmenty gry, prawda? W każdym razie jest to jakiś hideoutik, który znalazłem i czy to jest hideoutik, którego szukam? Tak, Amitatis. Bardzo możliwe, moi drodzy, że znalazłem hideout, którego szukam. Hideout, który szukam, czyli który jest mi potrzebny do questa. Wchodzimy do środka, spróbujemy tam zawalczyć. Zobaczymy, czy się uda. I jeśli tak, no to dzisiaj zakładamy klan. Muszę wziąć 7 ludzi, więc idę tak. Avigos. Katafrakt. Legionista. Jeszcze dwie osoby. Czy ja chcę wziąć jakiś doświadczony piechur? Samą piechotę chyba biorę, wiecie co? Wydaje mi się, że tak. Kusznik sierżantu. Sierżant ma 26 poziom, nie? Za dużo jednego mogę wziąć? O tak. Dobra, coś takiego zróbmy. Zobaczmy, jak to teraz pójdzie. Myślę, że się uda. Mam nie jest, że nie wiem, co jest w środku jeszcze. Ale myślę, że damy radę. Zazwyczaj brałem 4 osoby do 50. Ale... 50, ale oni na mnie nie atakują. Więc mogę ich po cichutku zdejmować chyba, one by one. Tak, na to wygląda. O kurczę. No dobra. Na razie wstrzymać ogień. Tak, ty stań tutaj. A zaraz. Dobra, katafrakt tutaj. Który z was to jest ten mój ziomeczek? Ty. Nie wiem, czy dobrze, że cię wziąłem, bo ty nie masz za dużo tutaj. Oho, leci reszta. Teraz. I to wszyscy? Czy nie wszyscy? No, trzaskajmy ich. Dobra, wszyscy za... Dobra, załatwcie jeszcze tego jednego. Aj, jeden już padł, jest radny. Właśnie Avigos. Właśnie to był Avigos. Dobra, wyczyściłem to, ale ja mam wejść do zamku? O kurczę. Ja muszę wejść do zamku, żeby tego questa zrobić. Wszyscy możecie strzelać. Przede wszystkim też. Ja tą kość widzę na murach? Tak. Wszyscy mają ognia, wszyscy mają ognia. Teraz macie ognia. Próbuję w niego trafić. Jeszcze raz, podejdźmy kawałek. Jeszcze kawałek. Może na razie wstrzymać ogień. Jeszcze kawałek, muszę podejść. Widzę już drugiego z lewej strony. Co jest? Nie mogę tak trafić? Czy ja nie trafiam po prostu? No co jest? Ja chyba nie trafiam, ale... Dostał. Czy oni tu przyjdą? Wszystkich rzuciłem do ataku teraz swoich. Nie
Stopnijcie się. Czy ktoś jeszcze tutaj do mnie przyjdzie? Skąd oni teraz strzelają? Tu jest jakiś ziomeczek jeden. Wycofałem ludzi jeszcze dalej. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Tam ktoś ładnie strzela. Dobra, leży. Teraz wszyscy do ataku. Ich 37 jeszcze zostało, no nie wierzę. No, ale może to się uda. Dobra. O kurde, we mnie strzelił. Tego strzału się we mnie nie spodziewałem. Wszyscy za mną. Teraz tak. Jak coś, to możecie strzelać. Dobra, wszyscy mogą strzelać, rzucać, tak. Idziecie za mną? Idziecie za mną. No 36 zostało. Tu łucznicy, 14 łuczników i piechurzy. O kurde. Dobra. 25, a my dwóch straciliśmy. Mają tu jeszcze kogoś? Nie. Ale fajne misje dodali. Naprawdę. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. O kurde. Nie mamy tego. Pewnie jest, byłby jakiś sposób, gdybym ja przed zablokował się i jakoś tam trzaskał, ale to ciężko, ciężko. Jestem, ale cała ekipa moja jest ranna. To jest pytanie, czy ich straciłem? Nie, oni są ranni, rzeczywiście. Dobra, tyle dobrze. To wiem, gdzie to jest. Moja ekipa jest ranna. I pytanie, czy za jakiś czas trzeba by było tu znowu spróbować podejść? Tylko co, no bardziej wyekspić moich ludzi, nie wiem, Batajan, Fajan to zrobić albo coś? Ciekawe. Zaatakujmy tych 19. Zaatakujmy 19. Ej, mam 100% HP, czyli mnie wywaliło i ja nie jestem ranny, tylko moi ludzie są ranni. Dobra, no to zaatakujmy sobie tych. Te 19. Medycyna mi wzrosła. Broń jednoręczna jest na 20. Kurde, kusi, żeby tam podejść i jeszcze raz spróbować. Zastanawiam się, w jaki sposób. I jakie jednostki zebrać ze sobą. Pewno ja muszę większe obrażenia zadawać i, nie wiem, zablokować się w jakichś drzwiach i ich pojedynczo wyciągać, siekać zza winkla. Myślę, że to mogło być spoko. Na razie po prostu poawansujmy ludzi. Łuczek. Pomp. Chyba za daleko. Tutaj nie trafione. Nie trafione. Dobra, w grupę strzelam, to będzie łatwiej. Ktoś uciekł z niewoli od ludzi Free Folks. To moi jeżdżą, no tak, zapomniałem, że mam konnych. Okej, ktoś awansował? Jedna osoba awansowała. Wyszkolona cesarska piechota ma awansik.
Trochę być dziecko jeszcze wleci jakiś. Dobra. I tutaj jeszcze jakiś jeden ziomek. No nie, chwilę przed moim. Zadano obrażenie wskutek szarży obuch. To też zbieramy. Dajonik, pokaż mi siebie. Co ty masz za skille? Mogę zobaczyć? Nie masz żadnych? Czy może jak przeszedłem dalej na tym, to nie mogę zobaczyć? Uuu! Idę tam. Że raczej sobie dają radę, bo ich jest trójka, ale... Dobra, nie będę im resetował od nowa. Nie ma co, amitacys, idziemy tutaj. Sprzedać rzeczy, plus, czy już mnie stać na awans kolejnego? Tak, mogę jedną osobę mieć. Żeby mieć 33 ludzi. Tych 14 lutersów mógłbym zaatakować sobie teraz. O, 13 tysięcy. Będę musiał poza nagraniem sobie zarobić i tak, wiecie, odezwę się pewnie do was z... Potrzebujesz pomocy? Chyba nie. Bogdan Wielki. No chodźcie tutaj. Czy będą mi tak uciekać, no? Ile ja mam w ogóle w jeździectwie? 16. Zastanawiam się... Jak się zdobywa... używając tej, aby awansować. Czyli chyba walcząc z konia. Wbijam sobie ten. Wydaje mi się, że tak. Że jak walczę na koniu, to wbijam sobie skillę konia. Jeździectwa. I do widzenia. Znowu kolejny awansik. Znowu kasiorka i jeszcze sprzęcior, który też sprzedam za kasiorkę. No i jeszcze dwa razy więcej mogę mieć tego sprzętu. W każdym razie do Amitatis podjedziemy. Tutaj ziomeczka awansujemy. Sprzedam dropik. I tak myślę, że w następnych odcinkach wziąłbym chłopaków, trzy armie i poszlibyśmy zabić tutaj tego wielkiego bossa bandytów, bo ja sam to jeszcze długo zanim to będę mógł zrobić. W dodatku myślę też o jakieś zapisaniu się na jakiś turniej. Jeszcze jeśli są jeszcze jakieś aktywności, które chcielibyście, żebym wam pokazał, zobaczyć, abyście chcieli to zobaczyć, to dajcie mi znać. Ja wam to pokażę. Uuu, dzień dobry, wyszkolona cesarska piechota. Siemaneczko. Taki mi się przyda. Seneschal, czy ty masz dla mnie jakieś zadania? A tu o licencjach. Strażnik miejski, dowódca straży. To zaraz to zrobimy. Jedno odwiedzę rzemieślnika. Który jest tutaj. $5700. Bardzo ładnie. Podjedźmy teraz z kościorem. Bo te questy to bym chciał porobić, dowódco straży. Zobaczmy, co ty dla mnie masz. Czy coś w ogóle masz? Potrzebujesz 3 wyszkolone piechoty. Dostanę za to 6 tysięcy. Dobra, dam ci to. Ja chyba mam takich, mogę ci dać. W złocie. Odbiorę nagrodę w złocie. A teraz sobie wezmę znowu kolejnych ludzi. Wezmę łuczników, bo widzę, że są... Patrzcie, jaka ekipa łuczników to jest. 3. Świetnie. Zatrudnieni. Wejdę do tawerny. W tawernie też powinno być jakiś kościor dla mnie. Barman. Nie teraz. Prześladowania bandytów. Wioski cierpią z powodu ataków. Połącz siły i zapytaj mieszkańców tawern w miastach pogłoski o atakach. Polowanie na przywódcę bandytów. W pobliżu miasta zauważono duży oddział bandytów. Zapytaj dowódcę straży o szczegóły. Echo wojny. I barman ma informację o bandytach, którzy napadają na jego klientów. Być może pomóc. Okej, czyli... Ale ja echo wojny... Właśnie. Ja mam wzięte już echo wojny. To muszę... To teraz zróbmy ten quest, bo to jest fajne jakiś. Echo wojny. W pobliżu Zeoniki. Kryjówka bandytów przy Zeonice.
Mam nadzieję, że to nie jest ta, bo ta to jest w ogóle jakaś wyczesana. Tam, nie, Zeonika to musi być bliżej. Ona chyba jest tutaj. Możliwe, że to jest ta, co początkowa była. Zobaczymy, pojedziemy. Wybijemy tam tą kryjóweczkę. Zrobię echo wojny, to dostanę też trochę wpływu. W ogóle mam już 36 punktów wpływu. Podobno są one potrzebne do rozwijania gildii, czy do jakichś aktywności gildijnych. Więc zobaczymy. Trzynastu strzelców, to jest rzeczka? Nie, to jest ścieżka. Dostał. Wszyscy do ataku. Jeszcze żyje. Ale on oberwał dużo i się trzymał, nie? Dobra, mamy to. Kolejna ekipa zaraz idzie, zaraz idzie. Ja sam pogadałem 6. Ładnie. Kolejni. Powiem wam, że turbo mi się podoba ten mod, ale wiem, że dla kogoś, kto chce od razu, jak najszybciej grindować, znaczy nie lubi grindować i chce mieć wszystko jak najlepsze, to nie będzie gra dla niego. A wiem, że wielu wśród oglądających jest wiele takich osób, bo pamiętam, jak zaczynam jakąś serię, to zaraz mi piszecie, o czemu ja się tak bawię, biegam z miejsca na miejsce i tak dalej. No, Manor Lord, moi drodzy, nie zawsze się zarządza zamkami, państwami, miastami i tak dalej, nie? Czasami trzeba popracować u podstaw, zanim zacznie się, wiecie, prowadzić politykę, dyplomację i tak dalej. Pamiętam, że to jest częste, że ludzie właśnie piszą, o, biegam z miasta do miasta zamiast powalczyć, a później te same osoby mnie się pytają, jak zrobić, założyłem państwo i wszyscy mnie atakują. No właśnie, o, Maciej Junio, siemaneczko, no przywitajmy się. Bo ja mam jakiegoś ziomeczka. Nie chcę na globalu pisać. Ops, o. Tak, bo Wish mi się wyłączył, a mnie zlagowało. Wiecie, muszę, tak. W stronę Zeoniki jedźmy tutaj. Czemu nie mogę zmienić rodzaju czatu? Tylko Whisper mam. A jak kliknę tu? A, dobra, w ten sposób. Może być i tak. Także no, w tej grze jest dokładnie to samo. Dużo czasu trzeba spędzić na grindzie, na takich początkowych etapach, żeby to jakkolwiek później wyglądało, ale myślę, że warto, bo to przyniesie efekty, Dobra. Ciekawe, po co są te skill pointy, jeżeli wiecie... O, Hudzio jedzie, patrzcie. Jeżeli wiecie, po co są skill pointy, to dajcie znać. Ktoś chce sprzedać Agnę, która ma companion bonus increased. I reduce infantry troops, ok. Dobra, szukam bandytów koło Zeoniki, którzy gdzieś tutaj muszą być, żeby zrobić to echo wojny zadanie. Na razie nic nie widzę. O, czekajcie, ale dopiero teraz zobaczyłem lootersów, którzy byli tutaj. Więc skoro dopiero teraz widzę lootersów, to muszę bardziej się przyklejać. Dobra, tych sobie teraz szybko zaatakujmy jeszcze. Ponieważ tutaj Sight of View nie jest takie duże. Grabieżcy dołączają do obrońców. Patrzcie, jak biegną od razu. Może nawet nie dobiegną. Dobra. Jeszcze który? Nie, ale jeszcze 5 przyjdzie. No dobra. I jeden u mnie awansował, to kusznik awansował, świetnie. Ci już chyba nie dobiegną, bo jest ich zbyt mało. Trafione. Headshotik. No i pięknie. Łuk została zwiększona o 1, no i wzrosło do 18 już.
Bo ja umiejętność używania łuku. Teraz tak, skoro tutaj nie, przejadę tędy, żeby mieć pewność, czy tutaj nic nie ma. No i bliżej Zeoniki trzeba jechać. Trzeba jechać bliżej Zeoniki. Kurde, tu są jeszcze... Zobaczcie, jakich teraz... Kiedyś kryjóweczka była tutaj, jeszcze przy Zakoris. To może też tam podjadę? Może... Jedna kryjówka kiedyś widziałem tutaj, kiedyś tutaj. Pojedziemy. A tutaj mam tak, teraz... Raz, dwa, trzy. Czterech lutersów. Ile ja mam tutaj jeszcze rzeczy? 55! No, to jeszcze zbierzemy. Przywódca cesarskich bandytów. Tych muszę zniszczyć kiedyś, ale... Na razie nie mam jak. Przywódca cesarskich bandytów. Tutaj też ktoś z nimi walczy. Myślę, że tutaj się przyda pomoc. Tak, bo... Mianlin... Jest ranna. Mianlin... Jak się zastanawiam. Mailian, przepraszam. Mailian. Jest ktoś, kto pisze mi komentarze. Się nazywa Mailian. Ale nie wiem, czy... Możliwe, że jest to jakaś postać, która wiecie. Strzelajcie tam. Wow, zdjęli go. Zobaczcie, że zdjęli go. On tam biegał. Wszyscy do ataku. Wow, co tu się dzieje? I teraz pyk. No i świetnie. 900. Czy u mnie jakieś straty? Nie. Trzech rannych tylko. Ale nikt nie zginął. Budzisz dziecki. Myślałem, że jakiś łup lepszy. Ale Melian przeżyła. Dobra, szukamy tego obozu bandytów, który no mógłby tu być, bo patrzcie, ile to jest w ogóle. O, jest. Jest hideoutik, także wchodzimy tam, żeby zrobić echo wojny. Staram się zrobić właśnie daily questy. Czterech muszę wziąć ze sobą, także dobra, to jestem ja. Do tego katafrakt. Legionista to jest 26 poziom, to biorę legionista, legionista, legionista. I starczy, bo piechur to nie. Oni biegną na nas. Okej. To może powinienem wziąć jakiś strzelców w takim razie. Ale nie, spokojnie damy radę. Świetnie. Nie, to zwykli bandyci tacy. Grabieżcy, łupieżcy. Zwycięstwo. Zwiad został zwiększony z 2 do 9. Za to się zdobywa umiejętność zwiadu. Okrągła tarcza stepowa, jakieś tam szale, dobra. No, Donosor tutaj, widzę, walczy sobie. Teraz tak. I tak w taki sposób umiejętność zwiadu. I tutaj mamy co? Zwiększa twój poziom przygotowania o 50. Twoja wiedza rozpoznawcza pozwala na wykorzystanie informacji z twoich pamiętników do organizowania niespodziewanych ataków na kryjówki. Liczba żołnierzy dostępnych podczas wyboru misji zostaje zwiększona o 1. I tu jest znowu, okej, to w ten sposób zwiad działa. Tutaj jest inaczej zupełnie, zwiad działa nie jako na mapie, co widzę, tylko zwiad działa w wykrywaniu i ulepszaniu misji na kryjówki. To jest super sprawa, powiem wam. Więc zacznę to robić, bo może to mi ułatwi to zadanie, bo wezmę, nie wiem, jednego, dwóch, trzech żołnierzy więcej. A, to brzmi jak plan, to brzmi jak plan. Idziemy do tawerny. Pogadać z jego mościem. Bandyci zniknęli. Wezmę złoto. Na razie myślę, że złoto jest lepsze. Czy masz jeszcze jakieś zajęcie? Stronnicy dojśli, że dezerterzy zaczęli łączyć się w grupy. Jeśli poradzisz sobie z bandytami, zostań wynagrodzony. Dobra. A to znowu jest echo wojny. Znowu jest zadanie echa wojny, ale to ja chcę. Ja chcę porobić te zadania. Tylko tak, jak już tu jestem, to wejdźmy do miasta. Sprzedajmy drop, który mam ze sobą.
Porobię trochę tych echo wojny i wyekspię sobie zwiad. AI model. Southern Emperor. Mhm. Cesarski rekrut. Teraz czy ja mogę jakichś ludzi więcej mieć? Mogę jednego. Zwiększyło mi się. Ja bym kogoś tam... Kupiec nie, rzemieślnik jest mi potrzebny i jakichś lepszych ludzi też trzeba będzie zebrać. Dobra, na razie nie ma lepszych, to biorę to. I teraz się okaże pewnie, że tam jest... Nie, na szczęście nie. Niechciane przedmioty u ciebie. 5000. No i super. Edo is worth 69 diners, dobra. Ciekawe, czy w tym samym miejscu będzie. Czy to zawsze się pojawia w tym samym, czy muszę krążyć i szukać. No i tych bandytów fajnie by było dziabnąć w końcu. Ale jeszcze nie teraz, chociaż... Pokażcie mi. Wyszkolona piechota, wyszkolona... Grabieżców mają 14 niby, czyli odjąć samych grabieżców to jest jeszcze tyle samo regularnego wojska, to jeszcze nie dam rady. Jakbym miał wszystkich na maksa, to jak najbardziej. Ale jak będę miał już tak 40 ludzi, to spokojnie ich zaatakuję, bo grabieżców to ja sam gdzieś odciągnę na bok, nasi wystrzelają i będzie git. Wiecie co? Cesarski sierżant kuszników, weźmy ich dwóch i weźmy katafrakta i legionista. Zobaczymy, czy to, nie, czy to jest lepszy, czy gorszy setup. Bo nasi już teraz strzelają do nich. Ja też. Mhm. Teraz wszyscy do ataku. Górski zbój. Mam jakiś lag. Nie wiem, czy to jest lag serwera, czy mój. Strzelam, że może być to mój. Ale przedtem nie było chyba tego górskiego zbója. Mam straszne lagi. Co się dzieje? Coś z moim netem jest nie tak? O jest. Turbo zlagowany. Zobaczę teraz. Czy jest jakiś problem z internetem, czy nie jest problem z internetem? Sekundeczkę. Tak, jest straszny problem z moim internetem, ale chyba już powinno być git. Teraz jak wyłączę komunikatory. Dobra. No i zrobione. Jedziemy do Barmana w takim razie znowu. Pojedziemy do Barmana. Mam 28 tysięcy znowu. Też tutaj fajnie wpadło. Czyli zadanie echo zostało zrobione. Kolejny raz. Teraz tak, zwiad jest 11. Tutaj 13 punktów. A tu jeszcze 230 trzeba. Dziedzictwo broni jednoręczne już 21. Zarządzanie, nie wiem w jaki sposób tutaj zdobyć, ale zaraz w ogóle mam poziom. Melian tutaj znowu biegnie. Oj, temu trzeba pomóc? Nie. Niepotrzebnie to robię. Niepotrzebnie to robię, bo widzę, że ziomek nie potrzebuje pomocy, bo on jest z czterema towarzyszami. I zresztą ma takie EQ, że sam pewnie ich pokona, ale możliwe, że nawet nie zdążę się wczytać, a jemu questa skończy. Aha, ładuje się długo, czyli chyba goś skończył bitwę w momencie, kiedy ja wklikałem się. Zobaczymy. Czy nie? Czy w ogóle giereczka coś się wyłączyła? Ewentualnie może to też być problem z moim rzeczywiście netem. Zobaczmy. Nie. Błąd dopasowania, tak. Skończył walkę, zanim mnie do niej wrzuciło. Dlatego tak się długo ładowało. Co oni tu? Co to jest? Idź do tawerny. Też chyba złoto wezmę. Też chyba złoto z tawerny weźmiemy. Jeszcze masz jakieś zadanie dla mnie? No to jest to samo, to już tam, to coś innego. Polowanie na przywódcę bandytów, echo wojny, niby 45 wpływów. Temu mógł sobie w ten sposób wpływy zwiększać. Może niepotrzebnie biorę kasę. Co złodziej, ma jakieś informacje dla mnie?
Nie ma dziś nowych plotek, ale dziękuję za denary. Jaki typ? Oszukał mnie. Oszukał mnie. Dobra, wyjdźmy stąd. Z Zeoniki jeszcze wejdziemy do miasta, zabierzemy sobie... pojedziemy na większe ekipy bandytów. Większe ekipy bandytów będą git. 34 na 34, dobra. Mam kasiorę. To jeszcze zarządca magazynów nie. Awansujemy nasze postaci. Kupiec. Kupiec. Nie mam tu żadnych przecież. Jakie towary są na rynku? Pokaż mi to. Leather. Skóra, skóra szukamy. Quality leather. Nie, chcę zwykły leather. Drogi. Tyle kasy nie mam. Tylko 3 kupmy. Dobra. Zobaczycie, w jaki sposób awansuje się teraz, towarzyszy. Muszę zobaczyć, kto ty. Increase infantry health point by 10. To jest bardzo fajny skill. Ty też nie masz. Dobra, pogadajmy z Karogarem w takim razie. Ale Karogar jeszcze nie wbił poziomu. Karogar jeszcze nie wbił poziomu. To nie, na Karogara trzeba poczekać chwilę. Już niedługo będzie miał. Dobra. To bierzemy tak. Idziemy do miasta. Bierzemy ładunek. Do Poros. Zawieziemy ładunek do Poros. Po tym, jak przywiozę ładunek do Poros, podbijemy level tego towarzysza. O, Mailia tutaj biega. Chcę uformować... Nie. Czy masz ładunek, który musi być dostarczony? I do Poros 1. Do Poros 2. I do Poros 3. 3 ładunki do Poros. Jedziemy. Jedziemy do tego Poros. Teraz tak. Bernadette walczy... Czy Bernadette potrzebuje pomocy? Jakim cudem? On ma 4 ludzi i walczy z 90... Czy on jest AF? I go tam wybijają. Ja muszę pomóc. Gość ma wszystkich rannych i walczy z Luthersami. Ja to pomogę, bo obawiam się, że ktoś tutaj umiera. Zobaczcie. No nie, ma jeszcze 35 ludzi niby. Ale nie, miał 35, został mu jeden. I ktoś jest AFK. To jak ten go to... Tak, ktoś jest AFK i go to zaatakowało. Ale nawet jakby był AFK, przecież, to mi się wydaje, że i tak mu to powinno... Ale mnie przesunął tutaj. Są lagi, mam lagi. Nawet jak ktoś jest AFK, to i tak jego wojsko przecież powinno wygrać z Lutasami. Zobaczcie, co się dzieje. Ciekawe. Dobra, przyjechałem. Wydaje mi się, że pomogło. Nie no, on jedzie dalej. Co tu się wydarzyło, że go tak coś przetrzymiło? Dziobak tutaj biega. Z dziobakiem walczyłem dużo na arenie ostatnio. 21 wpływów, 3000 denarów, ale to dowiozę, to będzie. Tak, dziobak widzę, za mną jedzie. Amina Queen tutaj jest. Bad Company frakcja. Ty masz ludzi? Cesarski, dużo rekrutów. Kamiluk, masz samych ludziów. O, niech sobie zaatakuje. A ja będę chciał się pozbyć chyba ciebie. Tak. Co się ciebie pozbyć? No, i tak nie dogonię tych Luthersów. Ponieważ wolę mieć takich z perkami. Coś do mnie pisze, widzę. No, czy będę tworzył plan?
Zapraszam na Discorda. Dobra. Czyli dziobak. Zaproszenie nie działa. Pod filmami. Które zaproszenie działa? Aż to sprawdzę teraz. Mi się wydaje, że zaproszenie pod filmami działa, bo dużo osób wchodzi. Aż wejdę sobie do filmu. Zerknij na pierwszy odcinek w komentarzach, a ja podmienię później w innych odcinkach. Jak widzicie, można mnie spotkać w giereczce, bez nawet umawiania się. Dobra, także zapraszam na Discorda, chodźcie, wchodźcie na Discorda, kto chce wspólnie grać. Ja tutaj sobie wejdę do miasta. I teraz tak, musimy odwiedzić kogo? Musimy odwiedzić kupca, także tam jedziemy. No i trzeba na tego konia w końcu zebrać kasiorkę. Dobra, tutaj. Dekorator zbrojmistrz kupiec jest tutaj. Weź ładunek, dobra. Handel już na 57 wbity, 14 tysięcy zdobyte. I moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.